Witam, nazywam się Nicole Szafron i zapraszam na kolejny, czwarty już, odcinek informacji z Murcinka. Na pierwszym miejscu sukces naszej koleżanki w konkursie historiograficznym. Karolina Topolnicka zajęła w nim drugie miejsce. Gratulujemy! Zajęłam drugie miejsce w konkursie krystalograficznym. Razem z panią Piątkowską wyjechałam do Krakowa po odbiór nagrody. Bardzo wszystkim dziękuję za oddanie za mnie głosy i trzymanie kciuków. Jak już spora ilość osób wie, niedawno wraz z profesjonalistami rozpoczęliśmy pracę nad filmem o Janie Kalskiej. Oto fragmenty materiału Making of. Całość dostępna jest na naszym kanale. Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w produkcji filmu, szczegóły na mailu projekt.karski@gmail.com lub w bibliotece. Kolejną rzeczą, jaką zajmiemy się w tym odcinku, jest występ pana doktora Janusza Mzigoda wraz z Krzysztofem Mzigodem w teleturnieju Tylko Ty. Masz pierwszy sposób na zwycięstwo. Wielki pies. To jest dobra odpowiedź. Ale żeby wygrać, musi być punktowana na zero. Czy się uda? Tak! Dokładnie tak! Ja występuję od dość dawna w różnych teleturniejach. Traktuję to jako okazję do dobrej zabawy. I mam dość sporo sukcesów na koncie. Między innymi wystąpiłem w jednym z 10, kilkakrotnie w Miliardzie w Rozumie i w paru innych, mniej znanych teleturniejach. No. A ja wystąpiłem w takim teleturnieju Dzieciaki Górą, jak byłem jeszcze takim tam podstawówce. No i ja tam... 9 lat. W środę o godzinie 14 zorganizowane zostało spotkanie z zawodowymi kelnerami, na którym można było poznać sekrety mowy sztuczców oraz gesty i zachowania przy stole. Następnego dnia w czwartek odbył się piknik sportowy. W auli można było obejrzeć filmy, których głównym tematem było oczywiście zdrowie, a potem trochę zorganizowanego ruchu na świeżym powietrzu. A powiedz mi, co ty jesz na co dzień? Nie jedzenie! Ale jakie? Smaczne. A no to bardzo się cieszę. Tylko że pytanie jest jedno. Jakie... Co wchodzi w skład wartości odżywcze ma te twoje smaczne jedzenie? Dobra, żadne, wiem. A nie uważasz, że za mało jesz? Ja uważam, że ja nie za dużo, nie za dużo. Bo ja ci powiem, to strasznie pijna jesteś. Tak, jednak te naturalne sadełko jest trochę potrzebne. No nie tylko w zimę, żeby było ciepło. No ale jednak jakieś wartości to przynosi, prawda? Witaminki są w tłuszczach. To co? Jesz jakieś jakąś goluneczkę na przykład, żeby już do domu. O, musi, zjadę tam sobie goluneczkę. Nie. Szkoda. Odbył się festiwal naukowy. Składał się on m.in. z wykładów, których udzielili nam znani profesorzy.
sobotę odbył się EcoMaster. Ale o tym opowie nasza wysłanniczka Julia Śliwińska. Julio, opowiedz nam, co się działo pod żyrafą. Właśnie jestem pod żyrafą, gdzie odbywa się festyn EcoMaster, z którego nasza szkoła jest współorganizatorem. Podczas festynu wolontariuszami byli m.in. uczniowie naszej szkoły. Festyn miał na celu promowanie ekologii. Z miejsca wydarzeń Julia Śliwińska. Na koniec pragnę dodać, że u dołu ekranu od dzisiaj widnieć będzie pasek, na którym będą informacje dotyczące zagubionych rzeczy. Jeśli zgubiłeś coś, powiedz nam o tym. Kontakt w bibliotece. To tyle na dzisiaj. Żegna się z Wami Nicole Szafron. Do zobaczenia niebawem.